Dzień dobry Państwu. Witam na spotkaniu, na spotkaniu w Galerii Delfiny poświęconym promocji książki Marcina Libickiego Kościół i Sztuka Chrześcijańska pierwszych wieków. Ja się nazywam Paweł Lisicki, jestem redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. Do Rzeczy, przepraszam. I będę prowadził tę promocję. A poza samym autorem, Marcinem Libickim, chciałem przywitać uczestników panelu: ksiądz biskup Michał Janocha i, Mar i Marek Jurek. Tak jak się patrzy człowiek na tytuł książki Kościół i sztuka chrześcijańska pierwszych wieków, to się wydaje taki oczywisty. Dzisiaj w zasadzie, jak myślimy o Kościele i o katolicyzmie, to sztuka wydaje się być taką właściwie taką rzeczą absolutnie oczywiście związaną z katolicyzmem. Kościoły, obrazy. Y, y, sztuka figuratywna, rzeźby, to w zasadzie wydaje się, że jest niemal rzecz nieodłączna od kościoła katolickiego. Ale ta książka prowadzi nas do czasów, kiedy tak wcale nie było i kiedy ten związek się dopiero formował. I on tak naprawdę był trudny z dwóch powodów, powiedzmy tych powodów było więcej, ale tak najkrócej można powiedzieć z dwóch. Pierwszy powód to powód polityczny. Czyli to jest to, że mniej więcej od samego początku chrześcijaństwo nie było religią legalną, nie było religią dozwoloną i w związku z tym chrześcijanie musieli się liczyć od samego początku z prześladowaniami. No więc trudno wtedy, jak się jest prześladowanym, uprawiać sztukę, która ma zawsze charakter publiczny, prawda? wizualny, zewnętrzny. A drugi element, nie mniej istotny, który też w tej książce się pojawia, to pewien problem teologiczny wynikający z tego, że chrześcijaństwo wywodząc się z religii biblijnej, gdzie bardzo mocny był ten zakaz wykonywania wizerunków Boga, człowieka, zwierząt, no, musiało w jakiś sposób z tym, z tym się zmierzyć. To znaczy z tym, żeby również przy pomocy tych form, które były traktowane w tamtym okresie wczesnym jako formy pogańskie czy, czy, czy greckie, żeby te formy przejąć, przysposobić je i wykorzystać dla Ewangelii. I może to od tego bym zaczął, bo tak sobie pomyślałem, o takich, że spróbuję, poroz żebyśmy porozmawiali o takich trzech elementach. Po pierwsze o tym, o czym tutaj powiedziałem, czyli o tej części historycznej tej książki. Po, drugiej, o tym, po drugie o tym, co wydaje mi się być... Częścią kontrowersyjną, tutaj też mam tak parę rzeczy wynocowanych, właściwie zaznaczonych. A po trzecie, trochę o tym, y, y, o, o przyszłości, to znaczy, jaka nauka dla dzisiejszego Kościoła i dla dzisiejszego katolicyzmu płynie z tych pierwszych doświadczeń pierwszych wieków. Więc zaczynając od historii, może poproszę każdego, każdego z panów o krótką, czy po pierwsze, czy się zgadzają z tym, tutaj powiedziałem o tych dwóch elementach, czyli politycznym i teologicznym, czyli tych dwóch barierach dwóch problemach, a po drugie, w jaki sposób udało się je przezwyciężyć. Skąd się brała na przykład wrogość cesarstwa do pierwszych Chrześcijan, czy ta wrogość te prześladowania były czymś zakodowanym w systemie działania samego Cesarstwa, czy były czymś przypadkowym. No i ten drugi element, o którym też wspomniałem, w jaki sposób chrześcijanie radzili sobie z, tą, z tym dziedzictwem biblijnym, jeśli można powiedzieć, czyli z tym ścisłym zakazem w drugim przykazaniu, tego dru drugiego przykazania nie ma teraz prawda, w dekalogu chrześcijańskim, ale bardzo mocnym zakazem wykonywania jakichkolwiek wizerunków. No i teraz się tak zastanawiam od kogo zacząć. Czasem się zaczyna od autora, czasem się zaczyna od panelistów. Różne są e, reguły. Raz sam, pro, sam uczestniczyłem w takim spotkaniu, gdzie autor przyszedł, czekał, 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 nie mógł się doczekać, w końcu prawie czasu nie było, ale pogodzony z losem powiedział, no ponieważ ja już książkę napisałem, to nie musiałem dużo mówić. Ale nie chcę, żeby nasze spotkanie tak wyglądało. Autor też zostanie dopuszczony, ale jednak najpierw paneliści, skoro autor już się zdążył wypowiedzieć, ksiądz biskup e, 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 Janocha, proszę bardzo. Bardzo dużo pytań pan redaktor zadał. E... Ale jest dużo czasu. Tak, ale zastanawiam się, które z nich wybrać. Pan Marcin Libicki zaczyna od postaci, bez której nie byłoby chrześcijaństwa ani tej książki, czyli, czyli od Chrystusa, który patrząc z perspektywy teologicznej był Słowem odwiecznym, a którego święty Paweł nazwie Eikon tuteu", obraz Boga Niewidzialnego. I, i w, tym, y, w tym zestawieniu obrazu i słowa, które stało się ciałem, y, mamy właściwie. Y, Podstawę istnienia, istnienia chrześcijańskiej sztuki. Ja to mówię bardziej jako historyk sztuki niż biskup w tym momencie, ponieważ to właśnie tajemnica wcielenia jest tym fundamentem wizualności, o czym pan redaktor wspomniał, versus judaizm, który był religią. A ikoniczną. Ten spór wybuchnie w czasach ikonoklazmu. To już jest ten obszar, który jest poza zasięgiem tej książki. Tu się kończy na VI wieku i na Hagi Ale właściwie ten spór był od samego początku i Pan o nim wspomina. Przedstawiać czy nie przedstawiać? Chrześcijanie przychodzący z tradycji żydowskiej mieli odziedziczony po przodkach a ikonizm, awersję do obrazów. Ci spogan byli wychowani, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, w kulturze obrazu i ten spór właściwie ciągnął się długo. Sztuka spontanicznie zaczęła powstawać najpierw w katakumbach, później później już po 313 wyszła na zewnątrz w pełnej krasie, o czym pan tutaj szczegółowo pisze. To ja na tym bym skończył, bo ja nie chcę zabierać za dużo głosu, a myślę, że będą wątki, które, które pewnie będą tutaj wracały. To ja bym może jeszcze dodał takie pytanie dla, dla księdza biskupa, skoro już o tym wątku mówimy, w takiej swojej książce o ikonie Chrystusa, napisanej przez, on był wtedy Dominikaninem, a później arcybiskupem, prawda, kardynała Shenborna. On bardzo, właśnie cała książka. Opisuje w zasadzie tylko teologiczne aspekty tego sporu, czyli pokazuje, ile wysiłku musieli włożyć chrześcijańscy teologowie w to, żeby, że tak powiem, wytłumaczyć i uzasadnić istnienie sztuki. To może zapytałbym trochę inaczej, bo głównym, głównym problemem, z którym musieli się mierzyć, czy główną obawą było, było to, że przejmując formy i wzorce ze świata. Rzymskiego i greckiego, dokonuje się czegoś, co możemy nazwać hellenizacją czy paganizacją chrześcijaństwa, i że się je spłyca, czy że się też, że tak powiem, poganizuje. Czy ten zarzut był, jak sobie, jak sobie teologowie z tym zarzutem radzili i na ile, zdaniem księdza biskupa udało się zachować tę czystość? Chrześcijaństwa mimo przyjęcia znaczącej liczby form. To jest problem, który się właściwie pojawia w dyskursie od XIX wieku z całą mocą, a mianowicie teza, że hellenizacja chrześcijaństwa, no, teza sformułowana już najbardziej radykalnie, właściwie zdradza jego istotę zdradza Ewangelię. Tymczasem ja myślę, że mamy tu do czynienia z procesem inkulturacji w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijaństwo przejęło ze świata antycznego, helenistycznego, wszystko, co dało się przyjąć, a przecież pojawia się ono w okresie no, wielkiego rozkwitu tejże kultury, która właśnie sformułowana przez Greków zostaje właśnie w cesarstwie rozwinięta. Więc, więc jest to język i artystyczny, i literacki, i na każdym poziomie kultury, na najwyższym poziomie i Chrześcijaństwo ten język przejmuje. Stąd to o czym w książce jest mowa, prawda? Orfeusz, który jest Chrystusem, Helios, bóg słońca, który jest Chrystusem. Prawdopodobnie na polu liturgicznym dokonało się przejęcie idei Solis Invicti na Boże Narodzenie, przesilenia, przesilenia Astronomicznego. Tutaj profesor Naumowicz by się pewnie ze mną nie zgodził, ale, ale następuje pewien proces nie tylko hellenizacji kościoła, ale również chrystianizacji, chrystianizacji kultury pogańskiej. Te procesy są równoległe. Bez tego właściwie nie zrozumiemy chrześcijaństwa. Przy czym ja bym jeszcze tutaj dodał taką uwagę, która jest oczywista, ale jakby no warto ją wypowiedzieć, może na początku dyskusji, że my się tutaj koncentrujemy przede wszystkim na, mówiąc językiem Rozanowa, a później Jana Pawła II, na tym zachodnim płucu chrześcijaństwa. Nie mówimy o, czy bardzo mało o tym drugim płucu, a przecież to jest sztuka niepodzielonego Kościoła. No i nie mówimy o tym. Fenomenie kościołów chrześcijańskich, które rozwinęły się na wschodzie niezależnie, poniekąd. One były w jedności z kościołem do Soboru chalcedońskiego, ale potem stworzyły właściwie odrębne, odrębne kościoły. Dzisiaj widzimy to w perspektywie daleko posuniętego dialogu. Kościół syryjski, kościół koptyjski, kościół etiopski, kościół ormiański. Więc skupiamy się, na łacińskim, ale w perspektywie y, kościoła niepodzielonego dwóch płuc. Teraz to samo w pewien sposób pytanie, chociaż tych pytań jest kilka, do, do Marka Jurka y, y, kieruję, czyli. Kwestia nazwijmy to polityczna, na ile warunki polityczne pozwalały na rozwinięcie się sztuki chrześcijańskiej, na ile ten moment, na ile zwycięstwo Konstantyna do, do sprawiło, że to chrześcijaństwo mogło się rozkwitnąć. Wielu dzisiaj historyków uważa, że to, to był ten moment, kiedy chrześcijaństwo zostało wykradzione w pewien sposób, że to czyste, prawdziwe chrześcijaństwo ewangeliczne zniknęło pod zwałami pogańskimi. No, to jest taka teza, prawda, bardzo powszechna. Którą można się spotkać. No a druga, druga rzecz to, o czym tutaj głównie, z księdzem, głównie ksiądz Biskup mówił, czyli kwestia teologiczna, czyli związku między chrześcijaństwem, mm -hmm. prawda, i judaizmem. Znaczy, no, Pierwsze, to trzeba zaznaczyć, że ten, to nastawienie antykonstantyńskie jest bardzo takie szowinistyczne europejskie, o czym ksiądz biskup mówił, bo na przykład no, wszystkie świadectwa takie komparatywne, no, po pierwsze święty Grzegorz Świecicielny wrócił Armenię 12 lat przed dyktem dziolańskim. I tam zaczęło powstawać Pierwsze Królestwo Chrześcijańskie, i tak dalej, i mamy tą oryginalną sztukę i liturgię ormiańską i, i tak dalej. Także to, co uchodzi za refleks wyłącznie okoliczności historycznych imperium rzymskiego, tak naprawdę okazuje się realizacją tego samego paradygmatu, realizacją konieczną w jakiś sposób logiczny, w różnych warunkach. To, to po pierwsze, po drugie, Powstanie sztuki chrześcijańskiej, owszem, ona mogła, budowa bazyliki, i tak dalej, rozkwitnąć po Konstantynie, ale tak naprawdę powstaje w III wieku. I to jest charakterystyczne, że nie w II, tylko w III, bo tak naprawdę to. Rozwój sztuki chrześcijańskiej sam w sobie jest związany z ewangelizacją społeczeństwa rzymskiego. W tym sensie, że o ile no, historycy mówią, że o ile od początku wśród chrześcijan bywali niewolnicy i tak dalej, ludzie z tych najbardziej upośledzonych warstw, to tak Mówiąc socjologicznie, to w I wieku chrześcijaństwo było przede wszystkim religią niższej klasy średniej. Natomiast w III wieku, no to, to jest coraz częściej religia arystokracji również, prześladowania dioklecjańskie dotykają przede wszystkim wyższych warstw społecznych, z tego względu, no, że Dioklecjan uważa, że jest dekapituje Kościół. Zdekapituje się rodzące chrześcijaństwo, to przestanie być groźne. Ale już z tym, że lud jest chrześcijański, przy czym no według szacunków na wschodzie, czy Grecja i Azja mniejsza, no to w połowie już był chrześcijański. No, z tym się jakoś pogodzili. Natomiast to, że w III wieku hmm. ludzie, którzy znali kulturę tą klasyczną, antyczną, zostają chrześcijanami, często w drugim, trzecim pokoleniu i potrzebują wyrazić swoją wiarę przez sztukę, no to jest coraz częstsze i to jest też poświadczeniem tego, że tak naprawdę, no to jest teza Simona w innym, listawa Simona w innym, w innym, w innym wymiarze tym politycznym, właśnie teologii politycznej, ojca Hugona Ranera, to tak naprawdę cywilizacja chrześcijańska... Ona się właśnie rozwija w pierwszych trzech wiekach. My często mówimy, Francuzi mają takie piękne pojęcie, wieki wiary i tak dalej. My często uważamy, że cywilizacja chrześcijańska powstała z Konstantynem Wielkim. Tymczasem jej podstawowe idee i zasady życia, właśnie sztuka chrześcijańska, takie teologiczne opanowanie konfliktu ze światem którego refleksem było męczeństwo, i tak dalej. Stosunek do państwa pozytywny i przede wszystkim to, o czym nie mówiliśmy, a co moim zdaniem tak równolegle się bardzo wiąże ze sztuką przezwyciężenie tego takiego nastawienia tertulianistycznego. Tego, tego, tego właśnie takiego niechętnego wobec kultury klasycznej i tak dalej. Pozytywne nastawienie wobec filozofii, no to już jest święty Julian Męczennik, święty Justin Męczennik i, i to też właśnie powstaje w czasach prześladowań. No dosłownie on był zamęczony za to, że miał za dużo sukcesów jako nauczyciel i filozof. To, to za to go zamęczono, a chrześcijan generalnie w tamtych czasach, no to jak jeden z teologów bardzo mądrze powiedział, nie prześladowano za wiarę wcale. W Imperium Rzymskim chrześcijan nie prześladowano za wiarę. Chrześcijan prześladowano za niewiarę, za niewiarę w bóstwa pogańskie. To w, 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 w tym cyklu Parnickiego Blask Księżyca, czy światu Księżyca. Nie pamiętam, w pierwszym tomie jest taka bardzo ciekawa rozmowa u progu panowania Konstantyna. Jednego nawrót chrześcijanina i filochrześcijanina. Obaj uważają, że, Konstantyn, że chrześcijaństwo jest przyszłością, i tak dalej, i obaj uważają, że jest prawdą. Tylko ten pogański filochrześcijanin uważa, że jest prawdą, bo ludzie w to wierzą. Natomiast ten chrześcijanie mówią nie, nie dlatego, dlatego że to jest prawda, dlatego że te wierzenia pogańskie są nieprawdą i musimy wyjść ze świata ciemności, ze świata złudzeń i fałszu w kierunku logosu, który naprawdę życie oświetla i, i, i czyni życie sensownym, prawdziwym. I za to chrześcijanie byli prześladowani. Tak jak Madira pięknie napisał, za głupie dwa, trzy ziarenka. Kadzidła, których nie chcieli rzucić na kadzidło, bo można było rzucić, powiedzieć tam akysz, akysz, że to nieprawda, i tak dalej, i byłby święty spokój. Gnostyków to bardzo gorszyło. No, a za to, że nie chcieli tych trzech ziaranek kadzidła rzucić i e, uznać e, boskości cesarza, którego przecież e, czcili. Wypełniając czwarte przekazanie, mówiąc, że no, tak jak często chrześcijanie mówili, że są bardziej wierni cesarzowi niż Poganie, bo oni naprawdę wierzą w to, że jest Bóg, który dał mu władzę i tak dalej. No i za to, i za to byli mordowani, za to, że, 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 że wierzyli w prawdę, że jest jeden Bóg w trzech osobach, że Zbawiciel ocalił świat, że cesarz jest. Nie przez swoje bóstwa chroniony, tylko przez Boga, w którego wierzą chrześcijanie, i tak dalej, tylko wiarę wyznawali nie w sposób spiritualistyczny. Znaczy ja jeszcze jedno może powiedział, że właśnie już dla Justyna Męczennika, tak naprawdę kultura antyczna była nie tylko okolicznością, którą warto zewangelizować, ale on już ją traktował jako preparację ewangelika, i jako, jako to jest to, co potem w naszych czasach bardzo. Jan Paweł II i, i Benedykt XVI podnosili, znaczy można się zastanawiać, czy wnioski polityczne, jako z tego wyciągano, ten afirmatywny stosunek do Unii Europejskiej, czy one z tego wynikają, ale to mocna obrona prawdy o tym, że Europa, że no, wierzymy, że do końca świata biskup Rzymu, nawet gdy żył na wygnaniu, do końca świata biskup Rzymu będzie namiestnikiem Chrystusa, ale że Europa nieprzypadkowo została wybrana i opatrzność nieprzypadkowo w Europie umieściła centrum chrześcijaństwa, że w momencie, kiedy nasza religia, która pierwotnie jest religią żydowską, ma stać się religią uniwersalną, ona właśnie w tym świecie grecko-rzymskim ma rozwinąć swój uniwersalizm i mówię, no to, to w ostatnim papierze to bardzo mocno podkreślali. A, a Justin Męczennik już w to wierzył, mówiąc, że Sokrates i inni to byli święci de facto. I to tyle. Tak, tak, proszę bardzo. Do tego, co powiedział pan marszałek, odwołując się do tej kategorii teologii politycznej, właśnie wydobycie absolutnej inności chrześcijaństwa, bo my używamy dzisiaj pojęcia religia w stosunku do religii pogańskich, chrześcijaństwa. To jest nasze ubóstwo językowe. Nie stworzyliśmy innej kategorii, ale tak naprawdę z punktu widzenia pogan, chrześcijaństwo nie było religią. Stąd częste oskarżenia o ateizm. Warron już z perspektywy takiego. No, Kryzysu pogaństwa pisze o trzech wymiarach religii pogańskiej. To jest właśnie po grecku teologia politike, czyli właśnie teologia polityczna, od której zresztą bierze nazwę tutaj środowisko znane nam wszystkim. Teologia mytike, albo mystikę, teologia mistyczna, i to jest cały świat mitologii. I wreszcie, i wreszcie teologia fizike, czyli refleksja nad religią pogańską z punktu widzenia filozoficznego. I teraz jaki jest stosunek chrześcijan do tych trzech kategorii? W stosunku do teologia politykę, to właśnie to, co pan marszałek powiedział, bo to naprawdę sprowadzało się do absolutnie zewnętrznego kultu, nikogo nie interesowało wiara czy niewiara, masz wrzucić te ziarenka i tym samym gestem po prostu uznać władzę cesarza. I tutaj chrześcijanie mówili stanowczo nie i to był powód męczeństwa. Gdy chodzi o teologię, mystikę, to święty Paweł nazywa mity bajkami, i właściwie no, pogaństwo nie stworzyło nigdy jakiegoś spójnego systemu tej mitologii. My z perspektywy czasu widzimy w niej wiele wspaniałych intuicji, ale jako, jako system to właściwie nie istniało. No i wreszcie teologia fizykę, czyli ta refleksja nad refleksją filozoficzną. I na tym polu był poważny spór, tego chrześcijanie nie odrzucali, ale wchodzili właśnie w dyskusję. I Chrystus całkowicie przekracza ramy i judaizmu, z którego wyrasta, a tym bardziej absolutnie nie pasuje do religii pogańskich stąd nawet już po Konstantynie te bazyliki pierwsze o których pan pisze one z punktu widzenia poganina w ogóle nie przypominały świątyń to były domy modlitwy one były absolutnie świeckie z punktu widzenia poganina dla chrześcijan pierwszych pierwszych wieków bardzo istotne było to rozdarcie zasłony świątynnej w momencie Świerci Chrystusa już nie ma sakrum i profanum. Dopiero od Konstantyna można mówić o pewnej sakralizacji miejsca świętego, ale przecież pierwotnie to był posiłek, to był dom modlitwy. Ta religia z punktu widzenia pogan była całkowicie świecka. Ja jeszcze, jeszcze pytanie takie do, do pana marszałka, tak powiem dodatkowe, bo bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, że od trzeciego wieku można by mówić o takim o takiej cywilizacyjnej cywilizacyjnym rozwoju chrześcijaństwa. A ja się tak zastanawiam, czy to nie jest w ogóle tak, że my jesteśmy cały czas mimo tego, że, że, że tyle czasu minęło i że można się było na to jakoś uodpornić, wychowani w pewien sposób na takim zarzucie niczego, który mówi o tym, że chrześcijaństwo to była religia niewolników, ludzi biednych, w związku z tym, że tym mechanizmem napędzającym był nieustanny resentyment i słabość. Bo kiedy czyta się, czy to dla mnie zrobiły wrażenie takie seria takich książek Rodnej Starka, to jest bardzo znany amerykański socjolog religii, historii religii, i Larry Hurtado, to jest z kolei taki anglikański, powiedzmy, biblista, teolog i tak dalej. I moim zdaniem oni wykazali, bardzo dokładnie, że od samego początku chrześcijaństwo, czyli tak naprawdę od połowy pierwszego wieku, od samego początku chrześcijaństwo nie było religią niewolników, biedaków, ludzi uciśnionych. Oczywiście, że też tacy tam byli, ale że w dużym stopniu była to religia paradoksalnie ludzi no, wykształconych. Że to było że chrześcijaństwo było od samego początku religią księgi, na przykład. Kodeks, który wcześniej, przed chrześcijaństwem praktycznie nie istniał, bo istniały tylko zwoje, rulony, które odczytywano. Kodeks pojawił się w momencie, kiedy zaczęto na nim zapisywać właśnie Ewangelię, stąd pierwsze kodeksy zawierały cztery Ewangelie. Prawda? Dokładnie objętość w, 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 pokazywała z tego. Czy te się, czy, czy n, n, no, ta książka się, się przyczynia do tego, żeby rozbić ten pseudomit o chrześcijanach jako niewykształconych niewolnikach, mhm. którzy prawda, tam próbowali coś przekazać, ale tak naprawdę to nic nowego nie wnieśli. Do, do właśnie to te ustalenia historyków socjologiczne o tym, że to, to, co byśmy dzisiaj nazwali niższą klasą średnią, czyli właściciele sklepów, tam drobni kupcy i itd., to dotyczy jakiejś dominanty, dlatego że od początku chrześcijaństwo było religią wszechstanową, wśród której byli zarówno arystokraci, dworzanie, nawet członkowie rodziny cesarskiej i, i niewolnicy. I ludzie najbardziej upośledzeni. Fenomen chrześcijaństwa polegał na tym, że w kościele się mogą spotkać ludzie wszystkich stanów i kondycji. Natomiast rzeczywiście rozwój, stopniowe obejmowanie całego społeczeństwa i uzyskiwanie struktury bardzo podobnej do społeczeństwa, on wyprzedza nawrócenie całego cesarstwa. I w tym sensie można powiedzieć, że jeżeli by przyjąć, że nieszczęściem chrześcijaństwa, było nawrócenie Konstantyna, bo czasami też tak słyszymy, takie te i że to spowodowało jakieś zmiany jego charakteru i tak dalej, to właściwie trzeba by pójść dalej, ale cofnąć się dalej powiedzieć, że nieszczęście bo to, że nawracono zbyt wielu ludzi. Bo tak naprawdę, no, tak, jak, tak jak pan redaktor mówił, pan doktor tak jak mówił, to tak jak mówiłeś, to ten, to, to organes Justin byli głęboko, całe pokolenia przed Konstantynem Wielkim byli nauczycielami, filozofami, polemizującymi często płacącymi głową za te polemiki po prostu. I to mówi płacącymi głową w, niekoniecznie akurat za to, że oni padli po ofiarami i tej prowokacji ofiarniczej, ale dokładnie za to, czego nauczali, za to, z czym polemizowali, no i tak dalej. Także, także tak to było i taka była natura kościoła od początku, ale to, że cywilizacja chrześcijańska rodzi się od początku, to znaczy obejmuje, nadaje formy albo interpretuje rzeczywistość społeczną i obejmuje kolejne formy życia, no to jest coś, co zaczyna się natychmiast po, w momencie, no, na pierwszej misji kościoła. Od rozesłania apostołów, to no w dziejach apostolskich mamy ślady spotkań z dworzanami i tak dalej, no i to trwa objęcie najpierw filozofii, potem sztuki, tym procesem, potem państwa i tak dalej, no to, to jest logiczny efekt uniwersalizacji chrześcijaństwa, w jakiś sposób chyba powiązany z tym, że o ile ostatecznie Kościół przyjął, że to pozytywne nastawienie do sztuki, odrzucenie obrazobórstwa, że ono przez sam fakt wcielenia Zbawiciela zostało rozwiązane i że Bóg ukazując się w sposób e, widzialny, i to naprawdę widzialny, nie tak tam one zakładali, to naprawdę widzialny, mając y, kolor wzrosty, kolor oczu, temperament nawet i tak dalej, Bóg ukazując się w sposób widzialny chciał uczynić wiarę widzialną i tak dalej, I to jest początek, tak samo w konsekwencji ta afirmacja rzeczywistości, no ona obejmuje wszystkie inne dziedziny i, i mówię, i tu sztuka jest pewnym etapem między filozofią a państwem, ale logicznie to, to jest to. I, I to jest, i ta ewangelizacja, którą my znamy, pamiętajmy, no, że my jesteśmy potomkami pogan, jednak ta ewangelizacja, którą my znamy, jako Polacy w naszej części świata, te tysiąc lat, te dziesięć wieków, te pół historii Kościoła, jest całkowicie związane już z tym rodzajem z tą fazą życia chrześcijańskiego, kiedy chrześcijaństwo w wiekach wiary no, osiąga tą, 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 tą dojrzałą postać. Owszem, potem my przeżyjemy kolejne fazy cywilizacji chrześcijańskiej w naszych czasach, to znaczy na przykład no, tą Christianitas Moderna, która będzie się wyrażać przede wszystkim przez kontestację świeckich aspiracji państwa, systemów totalitarnych itd. Tak to, co przeżywamy w XX wieku w naszych czasach. Ale historycznie to my się akurat no, wywodzimy z tego, co pan Marcin Libicki opisał, no, z tej kultury, bo my, jako Polacy, w naszej kulturze, w polskiej, kulturze katolickiej, no my innych źródeł nie znamy. My możemy dospekulowywać te wcześniejsze, możemy oni zachować pamięć kulturową, ale pamięć społeczna dotyczy takiego chrześcijaństwa. No i tak jak obiecałem, w końcu autor będzie miał głos. <śmiech> <śmiech> Dziękuję <śmiech> bardzo. Proszę Państwa, ja się nie chcę odnosić specjalnie do książki, dlatego że w końcu po to ją napisałem, żeby ona była dostępna i żeby ta wiedza, którą starałem się. Dziękuję bardzo za życzliwe słowa, tu przekazać. Ale najpierw przede wszystkim chciałem bardzo, bardzo podziękować Panom Ekscelencji, Panom, którzy zechcieli poświęcić swój czas tematom związanym z tą książką, przyjść i dzisiaj o tym mówić. Bardzo za to dziękuję. Bardzo za to dziękuję. Fundacji, która Artmedia i Fundacji, która tu jest wymieniona, księcia Ignacego Krasickiego, księcia biskupa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieli przyjść. Bardzo dziękuję też Panu Tomaszowi Szyszko, który był w ogóle inicjatorem, koordynatorem i organizatorem tego spotkania. Bardzo dziękuję. A teraz, wracając do tematów poruszonych, ja się tylko chcę odnieść do tego, co. Ekscelencja powiedział, że sztuka rodziła się spontanicznie i chrześcijańska i to jest dokładnie tak, jak się stało. Dlatego, że wszystkie autorytety tego czasu, kościelne, były przeciwne sztuce. Były przeciwne i nawet poza poszczególnymi osobami był Sobór w Elwirze w 305 roku, który powiedział, że absolutnie sobór to y, synod to nie jest sobór. Synod to jest tylko zebranie tam jakichś zaproszonych biskupów, więc oczywiście to nie było dla całego kościoła wiążące. Ale wypowiedział się przeciwko, bo się, bo się bano oczywiście y, kultu rzeźb, kultu obrazów i stąd była ta skłonność do ikonoklazmu, prawda? I myślę, że to, że dzisiaj. Pan, od, pan Marszałek o tym też wspomniał, że, od, że dzisiaj my mamy ten świat, jaki mamy, świat tej kultury, tej sztuki, tej cywilizacji, to to się ważyło kilkakrotnie. Najpierw właśnie na, w, w pierwszych wiekach i właśnie kiedy, jak, jak, jak ekscelencja powiedział, że rodziło się spontanicznie, rodziło się w, wbrew tym autorytetom i wygrało. Dlatego, że te, na szczęście, te autorytety to nie były takie, to były opinie ważnych osób, ale to nie były autorytety wiążące. Niebezpieczeństwo właśnie było, jak był synod w 305 roku w Elwirze, bo już synod to już, to już było bardziej poważne. Na szczęście tak się nie stało. Drugi raz te niebezpieczeństwa się pojawiły, kiedy nasilały się tendencje ikonoklastyczne i, którym, i które... Po wielkim rozwoju sztuki raweńskiej czy rawenackiej, różne są wersje od, od przymiotnika, od słowa rawenna, więc kiedy tam jednak przeważyło miłość sztuki prawda, i budowanie tych wszystkich licznych kościołów w V, VI wieku, Bizancjum, no tam zniszczone przez, 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 przez muzułmanów. Także tam mało co się zachowało dzisiaj, no ale nie mówię o Hagi i Sofii oczywiście, ale zachowane w rawennie te fantastyczne dzieła sztuki to dało nowy impuls i w jakiś sposób. Zrobiło takie wrażenie, jeżeli można mówić o społeczeństwach tych czasów, że właśnie ten ikonoklasm został odsunięty. Ale to niebezpieczeństwo wróciło i dało sobie znać w, w Kościele Wschodnim. Prawosławie jest po dziś dzień dotknięty ciężko ikonoklazmem. Można tylko pokazywać Matkę Boską, świętego Michała i paru innych świętych, ale o tym fenomenalnym bogactwie sztuki wyobrażeniowej. Tematów chrześcijańskich, które my mamy w każdym muzeum, czy wejdziemy do muzeum w Warszawie, czy w Poznaniu, w każdym kościele, to zawdzięczamy właśnie temu, że ten jak spontaniczny odruch każdego człowieka, który szuka piękna, który właśnie swoją ojczyznę znalazł w Europie. I tu nie zawaham się. Idąc za myślą pana marszałka, że powiedzieć, że Europa została wybrana przez Pana Boga, to prawda i Europa jest czymś najdoskonalszym. Jest w każdej dziedzinie kultury i cywilizacji Europa jest czymś najdoskonalszym. I to było szczęściem dla świata, że w pewnym momencie politycznie Europa podbiła świat, a dzisiaj już nie politycznie, ale jako wzorzec ustrojowy, jako wzorzec kulturalny, jako filmy, jakie się kręci na całym świecie, zrodziły się w końcu w Europie. Także myślę, że powinniśmy być, nie mieć tych kompleksów, tego zresztą powiedział to papież Benedykt XVI krytycznie, prawda? Europa zaczęła się wstydzić sama siebie. Europa nie ma powodu do żadnego wstydu. Oczywiście pewne jakieś złe uczynki, które można i Europie, i Europejczykom przypisać, naturalnie nie ma co ich się wypierać. Ale to, że Europa podbiła świat pod tym najlepszym względem kultury, cywilizacji w znacznym stopniu religijnym, to jest poza dyskusją. Ja jeszcze chciałem bardzo podziękować. Panom, bardzo podziękować, ekscelencji oczywiście, bardzo podziękować fundacji, panu Tomaszowi Szyszko, organizatorowi, inspiratorowi i wszystkim Państwu tutaj obecnym. A tylko jeszcze wspomnę, że y, oczywiście, tak jak ekscelencja powiedział, sztuka chrześcijańska to jest trzeci wiek, ale były pewne przejawy, to nie była sztuka chrześcijańska, ale dotyczyła chrześcijaństwa, o których pisał Pan. Profesor Piotr Skubiszewski, obecny tutaj, za co mu dziękuję. Ten słynny, taki satyryczny, złośliwy rysunek y, ukrzyżowanego osła, jako nabijanie się, jako żarty z chrześcijan, z podpisem. To jest w to, co wierzy, tam i tam jest wymienione to imię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może teraz ta druga część, właśnie troszkę bardziej polemiczna, nawiązująca zresztą do tego, co Pan mówił. Bo w książce rzeczywiście, zresztą przed chwilą Pan o tym tutaj powiedział, nie, oczywiście nie chcę, na pewno zgodzimy się z tym, że. Poczucie niższości czy wstydu jest czymś niewłaściwym, ale też może być niszczości, ale też może być poczucie wyższości nadmierne, które czasem nas jako łacinników może cechować. Ja niestety trochę się tego tutaj w niektórych fragmentach doszukałem. Otóż, na przykład, czytamy tak: Cywilizacja bizantyjsko-prawosławna szła na kompromisy z nakazami ikonoklazmu, i od VII wieku malarstwo tego kręgu zastygło w niezmiennych formach. Sztuka kręgu łacińskiego zaś rozwijała się świetnie, szczególnie od zaawansowanego średniowiecza. No, zastanawiam się, czy możemy tak hurtem zaliczyć całą sztukę bizantyjską od VII wieku do martwych form i że ona już nic światu nie przyniosła. Tym więcej, że bardzo niewiele, podobne... Niewiele. Na bardzo podobne twierdzenie znajduję na końcu książki, gdzie też jest bardzo mocno powiedziane, że ta sztuka łacińska, tak powiem, się rozwijała wspaniale bogato, w różnych formach i tak dalej. Natomiast sztuka prawosławna jest sztuką właściwie martwą, zastygłą i nic nie wniosła. No. Powiem tak, z dwóch powodów mam co najmniej wątpliwości co do tego. M takiego podstawowego, to znaczy jednak większość, kiedy się zwiedza cerkwie, kiedy się zwiedza kościoły prawosławne, no ja nie mam poczucia, że się obsujemy z czymś kompletnie martwym, nieżywym, co więcej dla całej masy chrześcijan jest to jak najbardziej żywe i prawdziwe. To trochę tak, bo mi to trochę tak przypomina, bardzo łatwo atakować czy krytykować pewne katolickie formy kultu i powiedzieć, a to jest jakieś właśnie stare magia i tak dalej. To znaczy wydaje, wydaje mi się, że trochę brakuje takiego zrozumienia, że w różnych miejscach ten przejaw kultu może mieć inny charakter. A druga rzecz, bardziej współczesna, no jednak jak patrzymy na to, to pojawia się proste pytanie, to jak ta sztuka zachodnia, chrześcijańska była taka wspaniała, to dlaczego ona wygląda teraz tak koszmarnie, jak wygląda? Co się z nią stało, prawda? Ale to ja już... Głos i <głos> <głos> Dziękuję panie doktorze, bo właśnie chciałem się przyłączyć do. Do tej polemiki jako badacz sztuki bizantyńskiej. Pan w swojej książce reprezentuje taki typowo zachodni punkt widzenia w historii sztuki. Będę ciekaw tu później opinii pana profesora Skubiszewskiego, ale właściwie w historii sztuki taki no, klasyczny podręcznik, na którym wychowywały się pokolenia profesora, profesora Białostockiego, to właściwie sztuka wschodu kończy się na Hagi Sofii i na mozaikach z rave. No i koniec. W edukacji teologicznej właściwie załad wielka teologia wschodnia kończy się na y, Janie z Damaszku, wielkim obrońcu ikon, a kto słyszał o y, świętym Janie Klimaku, no pewnie niektórzy, o wielkim świętym Symeonie teologu. Prawda? To, co Pan uważa za początek rozwoju sztuki zachodniej, dając za przykład Rawennę i te zastygłe formy Bizancjum, to jest właśnie początek wielkiego rozwoju sztuki bizantyńskiej. Cały renesans macedoński, renesans komnenów, renesans paleologów, Pan Makaristos, Chora aż po te mozaiki, no niestety dzisiaj przez Turków zakryte w Hagi Sofii, ale przecież jeszcze niedawno mogliśmy je oglądać, no to jest, to jest absolutne arcydzieło sztuki. Co więcej, myślę, postawię kontrowersyjną tezę, ale myślę, że po upadku zachodniego cesarstwa, no cała druga połowa... Tysiąclecia jednak w zakresie sztuki no, tak. no jest pod zdecydowaną przewagą, tak. e, prawda, Bizancjum. Który z soborów odbył się na zachodzie pierwszego tysiąclecia? No żaden, prawda? Efes, Konstantynopol, Chalcedon Nicea, to jest wszystko wokół Nowego Rzymu. No, ale papież był w Rzymie. E, papież był w Rzymie i myślę, że to e, i myślę, że to wyszło na dobre. Kościołowi katolickiemu, bo był daleko od cesarza i wystarczy zobaczyć architekturę Konstantynopola, jak blisko cesarz i patriarcha sąsiadowali ze sobą. No i w rezultacie, no, właściwie, Prawosławie nie, nie wypracowało nigdy tego, co nam się udało dzięki walce papieża z cesarzem o inwestyturę, prawda? I zwycięstwie papieża i rozdziałowi Kościoła od państwa. To temat dzisiaj gorący, ale to się zaczęło przecież, prawda? No, właściwie zaczęło od kanosy. Ale wracam jeszcze do innego modelu sztuki, bo y, z punktu widzenia naszej sztuki zachodniej, która oczywiście jest moja i którą kocham, no to rzeczywiście ta sztuka bizantyńska to, to wygląda na taki, na taki y, skamieniały jakiś świat y, zastygły w formach. On ma swoją wewnętrzną dynamikę, ma swój żar, ale przede wszystkim myślę, że tu jest bardzo istotna kategoria kanonu kanonu ikonograficznego, który w jakimś sensie jest określony, tak jak określony jest dogmat. Ten dogmat, jego rozumienie się poszerza, pogłębia w miarę czasu, ale on już jest określony, prawda? I to jest inne rozumienie niż nasze, gdzie paradygmatem sztuki i kultury jest postęp, no a to, co potem ją gubi, to jest od czasów awangardy nowość, która jest kategorią, że tak powiem, naczelną. natomiast tu jest inaczej to wybitny badacz sztuki bizantyjskiej Otto Demus porównuje do skrzypiec ja nie jestem muzykiem, ale historia rozwoju tego instrumentu no, jest dość długa i wreszcie Stradivarius tworzy skrzypce i, i właściwie skrzypce doskonałe i, i to co możemy dzisiaj to tylko na nich grać ale już nic nowego nie wymyślimy czy to jest zastój? Nie, to jest dążenie do doskonałości co więcej cała teologia sztuki bizantyńskiej to już ten okres poza zasięgiem pana książki, prawda? Wypracowuje się w ogniu wojny, mhm. najdziwniejszej wojny świata, bo nie o terytoria, tylko o, o obrazy, właśnie w Bizancjum. Oczywiście papieże zawsze stoją na straży ortodoksyjnej. Obrazy przegrały. Y no nie no w końcu przecież, kto je obronił? Święty Jan z Damaszku, to jest Sobór Nicejski, ostatecznie, y, drugi 787, y, to na jego teologii. A w drugiej fazie Teodor Studyta i zwycięstwo ortodoksji 843. I tutaj nawiążę do moim przekonaniu bardzo głębokiej myśli Józefa Ratzingera, którą później powtórzył jako papież w duchu liturgii, że w czasach konstantyńskich. Recepcja soboru nicejskiego, który jest w ogóle fundamentem obrazu, była bardzo powierzchowna z różnych powodów, chociażby lingwistycznych. Nie potrafiono przetłumaczyć dwóch różnych terminów e, odnoszących się do kultu Boga i kultu obrazu: Latreia i proskynesis, To była adoracja, to, to zapachniało jakoś herezją. I w związku z tym, Zachód, to papież, papież kapitalnie wypunktował, e, owszem, no, nie odciął się od tego soboru, ale. Sztukę traktował użytkowo. Biblia pauperum. Sztuka jest jako pewna katecheza, a na wschodzie sztuka to jest misterium. My w Polsce to rozumiemy, kiedy pielgrzymujemy do ikony Matki Bożej Częstochowskiej i wiemy, że ikona jest uobecnieniem. Ale papież mówi, no Zachód poszedł za Karolem Wielkim, za Synodem Frankfurckim i za tą całą mm, dosyć zredukowaną recepcją, której konsekwentnie wy, wyciągnie Luter w XVI wieku, bo, no bo, bo myśmy nie przerobili tego, sobo, tego Soboru. I ostatecznie postulat Benedykta XVI stoimy przed koniecznością na nowo przemyślenia Soboru Nicejskiego II, który, który określił teologię Teologię ikony. Więc dla mnie sztuka bizantyńska jest sztuką absolutnie żywą, sztuką niesłychanie piękną, tylko to jest inna kategoria piękna i inne rozumienie sztuki. Ja siedzę między dwoma historykami sztuki, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Mogę powiedzieć parę słów jako historyk jako człowiek, który odbiera piękno, bo to też jest taka kompetencja każdego z nas. W końcu po to sztuka jest tworzona. A też dziękuję za to, co ksiądz biskup powiedział o teologii sztuki, bo, 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 bo książki te prawosławnych teologów czy czy wschodnich w ogóle, no do, do tej pory się czyta XIX-wieczny, XX-wieczny, dla nich to jest bardzo realny problem, oni muszą tego wymyślać, kontynuują pewną tradycję, która ma materialny wykładnik i tak dalej. Natomiast mówię z czystych takich obserwacji, nigdy nie byłem w Petersburgu, ale kiedy byłem w Moskwie, ale nie byłem w Petersburgu, kiedy wrócił mój przyjaciel i przywiózł książkę, patrzę na fasady kościołów, cerkwi, no wszystko wygląda jak kościoły łacińskiej. I to rzeczywiście tak jest, to że jak spojrzymy na, że w 19-20 wieczna muzyka y, rosyjska, y, liturgiczna, to jest muzyka zachodnia tak naprawdę, architektura, y, architektura też, y, byliśmy z żoną na konferencji bardzo, bardzo udanej w Maria Pocz, to jest główne sanktuarium węgierskie, które jest sanktuarium greko katolickim i Kościół Maria Pocz, oczywiście ma ikonostas wspaniały i tak dalej, ale to jest, jeżeli chodzi o sztukę, to jest kościół całkowicie łaciński. To, to, to jest w ogóle świetne miejsce, wszystkim polecam, bo tam liturgia godzin jest odprawiana, choć to nie są zakonnicy. To jest, to jest kościół. To to, ale tak, liturgia godzin, można w tym wszystkim uczestniczyć i tak dalej, nie tylko na mszy i, i ten, ale, ale jednocześnie cała sztuka, to jest, mówię, to jest sztuka łacińska w tym kościele i kanon bizantyjski, architektoniczny jest wkomponowany w sztukę łacińską, więc ja myślę, że rzeczywiście, no, ja też tak odbieram, że klasycyzm tej sztuki wschodniej i respektowanie kanonu to to jest wartość autonomiczna. Natomiast rzeczywiście inną drogą, to, to, to właśnie o czym pan Marcin Libicki mówi, no to obrazy, które w muzeach podziwiamy jednak i które w kościołach podziwiamy, w barokowych i tak dalej, to też ma swoją wartość. Ja rozumiem, no dlaczego mecenasi nawet gorszyli się modelami czy modelkami Caravaggia i tak dalej, no ale, ale w kościele jednak to się podziwia, no to, to ma wielką wartość. I o ile kanon jest wartością, to rozwój, jeżeli dla mnie jednym z takich wielkich fenomenów tak jak fenomenem wschodu jest na przykład to, że z inną muzyką liturgiczną, w innej architekturze zewnętrznie może się odprawiać ta, msza, ta sama msza świętego Anachryzostoma w Grecji, w całym tym świecie greckim, w Serbii, w Rumunii i tak dalej, a z drugiej strony w Rosji czy na Ukrainie. Tak samo fenomenem zachodu to jest to, że ta sama msza świętego Pisa V była odprawiana z inną muzyką w, w czasach gotyku i schorał gregoriańskiego, i w czasach szkoły rzymskiej w muzyce i baroku. I to, że katolicyzm potrafił zrealizować renesans powstał w opozycji wobec Kościoła i tak dalej. Ale że po renesansie przychodzi Barok jako renesans katolicki, że to wszystko jest zewangelizowane, głęboko i tak dalej, też jest jakaś ogromna wartość i i wielki fenomen. Także ja myślę, że z punktu widzenia człowieka, któremu się po prostu podoba, to podoba się jedno, podoba się drugie. Można korzystać z jednego i z drugiego, aczkolwiek rzeczywiście są dwa różne, bo paradygmat rozwoju, pan, paradygmat respektowania kanony, ale bardzo się zgadzam z tym, co Ksiądz Biskup powiedział o tym, że jak się osiągnie poziom doskonały, to nie ma co już potem bardzo tego rozwijać i tak dalej. Rzeczywiście warto reprodukować, iść w głąb bardziej niż do przodu. No zresztą a propos właśnie te, te, tego sporu dotyczącego e, żywości czy nieżywości prawosławia, to przypomnę, że z kolei Jan Paweł II wielokrotnie powołał się na Pawła Florenskiego, czyli teologa prawosławnego i właśnie na ten jego, jego cykl Ikonostas i inne szkice, czyli cykl te, te tekstów, pokazujący, dlaczego to robił? Dlatego, bo dostrzegł, zresztą nie tylko on, że współczesna kultura zachodnia ma ogromny problem z sakralnością, a ten, a ten, ten problem z sakralnością, że ten kryzys z doświadczenia sakralności jest w dużym stopniu wynikiem tego, że kultura prawosławna przechowała w tym sensie, w tym swoim kanonie lepiej pewne wzorce pozwalające odczuć czy doświadczać świętości, więc krótko mówiąc. To, co Pan nazywa moim zdaniem czymś martwym i nieżywym, jest tak naprawdę pewnego rodzaju przechowaniem tego, co święte, i pozwala nam przejść przez historię, tego doświadczać. No, tak brzmi zarzut. O. Tak, więc ja jestem, oczywiście, z najwyższym uznaniem dla wszystkich wypowiedzi i dla opinii excelencji o sztuce wschodu, bo to jest zupełnie oczywiste, że, że instynkt sztuki został tak zakodowany głęboko w sercu każdego człowieka, człowiek nie może istnieć bez sztuki. Czy to są jakieś altamira i jakieś tam malunki, prawda? Czy to są piropusze indyjskie, czy jakieś opaski na biodra, to, czy, czy jakieś koraliki? Sztuka jest człowiekowi po prostu absolutnie potrzebna i Każda dziedzina sztuki, czy każdy, każdy objaw tej sztuki, to, co Ekscelencja mówi o sztuce wschodu, przecież sztuka wschodu, jest wspaniałą. Tylko jest kwestia pewnej rozmaitości i bogactwa. I ja nie ujmuję głębi metafizycznej sztuce nazwijmy to prawosławnej, cerkiewnej, czy, czy sztuce bizantyjskiej. To jest poza wszelką dyskusją. Natomiast jeżeli się. Równa. I to ja w mojej tej książce, którą Ekscelencja łaskawie przyjął ode mnie w Europie, tam jest zestawiona ikona z IX wieku i z XIX. One są takie same. One się, one się w ogóle nie zmieniły przez tysiąc lat, że one budziły najgłębsze przeżycia metafizyczne i, i estetyczne. To ja wierzę. Natomiast, ponieważ y, y, tu padło słowo o muzyce, to ja go chciałem taką historyjkę opowiedzieć. Jest opactwo Libarów w południowej Francji, tradycjonalistyczne i tam jest szczególnie kultywowana muzyka organowa. No i jak myśmy tam byli, to przyjechała akurat grupa wiernych Murzynów. I ciągle siedzieli, ciągle tej muzyki słuchali. W końcu ktoś ich pyta, no dobrze, no bardzo ładnie, to dobrze, bo czemu wy tak słuchacie tej muzyki ciągle? oni mówią, bo jak przyjechali do nas jezuici i nam zaczęli grać na tamtamach, to my już tego mamy dosyć. My chcemy słuchać naprawdę prawdziwej muzyki. Także, także tak to bywa z gustami. Ale a propos tego porównania, które Pan zrobił, że ikona z XIX, z XIX wieku są takie same, takie same. To ja się obawiam, że to jest, przepraszam, troszeczkę takie spostrzeżenie, jak w naszych oczach wszyscy Chińczycy są tacy sami. To znaczy, prawda jest taka, że jak się czyta uspińskiego, językową, właśnie floryńskiego, to się nagle okazuje, że XVII, XVIII, XVI wiek oznaczają ogromne zmiany również w kształcie ikon. To znaczy nam się to tak wydaje, bo wynika to po prostu z tego, że jesteśmy z tym nieobyci. My patrzymy na to trochę właśnie tak, no, jak ktoś z zewnątrz, yy, no, na, na wszystkich czarnych nam się bardzo podobni, ale jakbyśmy głębiej się w to zagłębiali, to jednak te różnice są widoczne. A, a to niestety, ta, ta w związku z tym, no, yy, wydaje mi się, że, 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 że krótko mówiąc, to nie jest tak, że, ona jest, że ten 9. 19. wiek jest taki sam, że tam żadne, żaden rozwój nie nastąpił. Nie wiem, czy ksiądz biskup jeszcze chciał jakoś... No tak, to chyba nie tylko historyk sztuki jednak no, natychmiast rozróżni ikonę z powiedzmy IX czy XIX wieku, ale oczywiście na przykład mamy w Hagi Sofii takiego zbawiciela, no mozaikę wybitną, właściwie deezis częściowo zniszczoną i dyskusje historyków sztuki po dziś dzień sytuują ją w nieprawdopodobnej przestrzeni czasowej, to znaczy hipotetycznej powstanie. Niektórzy twierdzą, że przed 1204, przed zdobyciem Konstantynopola przez krzyżowców, a inni to przesuwają na koniec paleologów. No chyba nie mamy na zachodzie wybitnego dzieła sztuki, które miałoby taką rozpiętość datacji. To pokazuje oczywiście siłę kanonu, i ja sobie myślę osobiście, że. Ja trochę zazdroszczę właśnie kościołowi wschodniemu kanonu przy całym y, wielkim przywiązaniu do tradycji zachodniej. Myślę, że szczególnie zwolennicy y, liturgii tradycyjnej, liturgii trydenckiej to doskonale rozumieją. Bo y, proszę popatrzeć na dzisiejsze budownictwo sakralne. No, przeżywaliśmy jego największy rozkwit w późnym PRL-u, ale właściwie te, te kościoły bardzo rzadko ciekawe i oryginalne. Są wśród nich arcydzieła, no ale najczęściej były banalne i ta kategoria nowości sprawiała, że te kościoły tak naprawdę no, no są miałkie i bardzo świeckie w swojej formie. Natomiast kanon broni sakralności. Jeżeli architekt w Ukrainie ma zaprojektować kościół, to on ma kanon. Jak mu Pan, dał, pan Bóg dał 10 talentów, to stworzy dzieło genialne i natchnione. A jak mu dał jeden talent to nie jest w stanie tego kanonu zniszczyć to będzie kościół który będzie z daleka widoczny tak to jest cerkiew prawda natomiast no, u nas ten indywidualizm który dzisiaj nam się wydaje dochodzi do apogeum i właśnie brak y, tego Kanonu. Ja oczywiście nie, 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 nie jestem jakimś idealistą i nie uważam, że, że to akurat uratuje naszą sztukę. Nie, my mamy swoją historię. Ale no on jest z, jedną z przyczyn wielkiego kryzysu. A, na przykład w muzyce, o czym pan marszałek wspomniał, no właśnie i to Sobór nawet Matykański drugi mówi, że żadnego stylu Kościół nie uważał za własny, a w muzyce tenże Sobór mówi, Śpiew gregoriański jest śpiewem własnym Kościoła katolickiego. No i to jest szczera prawda. I, I ja sobie bardzo jakoś wiążę przyszłość i odnowę liturgii właśnie ze śpiewem gregoriańskim, bo już te pioseneczki z gitarą nam, nam już wszystkim prawda dokuczyły i to, jest, to, to, to przemija. A to jest sztuka z głębi, sztuka stricte kanoniczna. No i tym sposobem przeszliśmy do problemów współczesnych, czyli do tej trzeciej trzeciej tury, najkrócej mówiąc powiem tak, no książka w pewien sposób, ze względu na czas, jaki obejmuje, z samej swojej natury jest optymistyczna. No bo czasy prześladowań, czasy rozwoju, nałożu śmierci konstantnym przyjmuje chrzest. Po krótkim epizodzie z Julianem Apostatą, dwa lata on trwał, czy tam trzy, czyli krótko w każdym razie chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego, no i prawda, mamy wielkie historyczne zwycięstwo. Na teraz żyjemy w epoce w pewien sposób całkowicie odwrotnej, kiedy wydaje się, że Europa porzuca chrześcijaństwo i wszystkie te intuicje, wszystko to, co było ważne, jest gdzieś tam w zaniku. Jak z tego, czy, czy w ogóle można czerpać jakieś recepty, jeśli tak, to jak jest z tej starożytności chrześcijańskiej dla współczesnego przezwyciężenia Kościoła? Może teraz zacznę w takim razie od autora i zakończymy na księdzu biskupie. O. Więc ja niestety dosyć pesymistycznie patrzę na przyszłość Europy, nie chrześcijaństwa, tylko Europy, bo to, to na naszych oczach się odbywa, prawda, że widzimy modlących się muzułmanów, którzy nic nie oglądają się na ruch na ulicy, tylko przychodzi określona pora, klękają, kucają czy tam jakie one tam figury przyjmują, żeby, żeby, żeby oddać swojemu Bogu cześć, prawda? I to przyszłość jest, jest, jest Europy jest, niestety obawiam się, że muzułmańska, prawda? Możemy tylko się zastanawiać, czy wolelibyśmy, żeby Europa była biała i ateistyczna, żeby Europa była biała i ateistyczna, czy muzułmańska i wierząca. No to jest, to jest dyskusja już taka chyba nieteologiczna, prawda? A może teologiczna? Co wolimy? Czy żeby czcić Boga i nie po naszemu, czy żeby w ogóle go odrzucać. Natomiast ja myślę, że tak, na pewno jest przyszłość chrześcijańska w krajach azjatyckich. To jest na pewno, bo to wszystkie statystyki pokazują, ja to w tej mojej książce o Europie, te statystyki i te opinie i te, i, i te konkretne liczby przytaczam, jak wzrosło chrześcijaństwo w Korei Południowej, w której w ogóle nie było chrześcijan, czy tam prawie nie było i jak to wygląda dzisiaj, gdzie już pokaźny procent Koreańczyków jest chrześcijanami. Niekoniecznie katolikami. To, co się dzieje w Indiach, prawda, niemal masowe nawracania i to. Więc to ja myślę, że przyszłość chrześcijaństwa, tylko oby katolickiego, bo, bo to jest też istotny element, że nie chodzi o chrześcijaństwo jakiekolwiek, tym bardziej, że chrześcijaństwo niekatolickie też nie jest jedno. Tam jest 496 kościołów. W, 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 w tym światowym związku kościołów, tych kościołów protestanckich, a oprócz tego jeszcze są, y, y, każdy y, pastor mówi, co, mu, co, co ma ochotę, a nawet tutaj ja przytaczam w tamtej mojej książce świadectwo pastora, który mówi, że on nie wierzy w Pana Boga. No, ma pensję od rządu gdzieś w Norwegii czy w Szwecji, w Pana Boga może, może nie wierzyć. Więc chodzi o to, że przyszłość chrześcijaństwa jest optymistyczna. W, Zapewne w Azji, pra, prawie na pewno w Stanach Zjednoczonych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych cała imigracja, imigracja, to jest, czy prawie cała, to jest z krajów chrześcijańskich, latynoamerykańskich. Więc tu jest nadzieja w Stanach Zjednoczonych, nadzieja jest w Azji, ale obawiam się, że niestety to już nie jest nadzieja w Europie. Jak się nie rodzą dzieci, brzmi to może. Niepoprawnie politycznie, jak się nie rodzą dzieci białe, tylko się rodzą dzieci arabskie, no to to będzie przyszłość arabska, a nie biała. Marek Jurek, to ja nawiążę do obu wypowiedzi pana Marcina, obecnej i poprzedniej, żeby tutaj motyw optymizmu dodać, bo pan Marcin mówił o nadziei w Azji i tak dalej, a ja do tej poprzedniej wypowiedzi chciałem wrócić do Leberu, bo ja miałem podobne przeżycie, też z Afrykanami, ale w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Poszedłem na mszę świętą do y, katedry, musiałem iść rano, bo potem była kontrola wyborów, ale rano głosowali, a, a po południu była tam, więc wcześniej rano poszedłem na sumę, y, już jest godzina sumy, ale jeszcze tak, ktoś mi tam powiedział, że chyba msza poprzednia trwa, ale słyszę, nie, poszedłem wcześniej, bo chyba 20 minut wcześniej, i słyszę śpiew chyba Gloria, czy Agnus Dei. I myślę, o, jeszcze 20 minut do mówię, to chyba Schola ćwiczy po prostu przede mszą. I tego. No się okazało, w końcu wszedłem do kościoła, bo już była godzina mszy, się okazuje, że to msza się kończy, że msza święta się przeciągnęła i jest msza, całe kiriale łacińskie i tak dalej, śpiewają msze de Angelis i tego. Dosiedziałem do końca, Kończy się msza święta, zmienia się, chór wychodzi i tak dalej, przychodzi nowy chór. I już jest tam msza, na którą ja przyszedłem, a która się zaczęła z pół godziny opóźnieniem. I znowu zaczynałem śpiewać introit <gryt> waciński i tak dalej. I cała msza odprawiona we współczesnym rycie, Pawła VI. Cała msza to jest msza de i zaśpiewana. Chora Łaciński e, e, i tak dalej. Ksiądz ma świetne kazanie. E, Afrykanin e, i tak dalej, nawiązujące do Benedykta XVI właśnie też chyba, nie wiem, czy to było za jego pontyfikatu, czy już, czy już krótko później, ale tego. Także ja mam do tych motywów optymizmu nie tylko Azji, ale Afrykę dodał, bo w Afryce na mnie to zrobiło naprawdę bardzo, no dobrze, ale bardzo, ja się, bardzo się dobrze Europę, to ja się w Europie. jeszcze. A w Europie, no właśnie, w Europie, w Europie no to mamy... Mamy słowa Zbawiciela, że kamienie w razie czego wołać będą i w moim przekonaniu nie ma innej drogi odnowy Kościoła, odnowy życia chrześcijańskiego dzisiaj, jak przez no, dwoma drogami. Z jednej strony przez afirmację prawdy, i przez, przez powrót do tej, do, tej, do tej pierwotnej niewiary chrześcijańskiej, tej pierwotnej niewiary katolickiej, do tego odrzucenia tej teologii politycznej Warona, podpierającej się tą teologią mityczną. Ja czasami, jak czytam, te, naj, te takie najbardziej głośne pisma, te najbardziej oficjalne pisma katolickie, tam sprzed 40 lat, które jeszcze wychodzą, i tego, o których tam znajomy powiedział. Mówię o pewnym pismie niewarszawskim. Powiedział, że to byłby świetny tygodnik, gdyby nie miał tego podpisu, że katolicki tygodnik społeczno-kulturalny. To poza tym to świetne pismo kulturalne i tego. Ale ja mam wrażenie, że to jest właśnie ta teologia mityczna Warona odkrywanie treści duchowych w Drzezie. Odkrywanie treści duchowych, no w sporcie to rzadziej, bo to jednak dla ludzi kulturalnych to nie jest, to nie jest dobre, dobre zajęcie. W, w, w powierzchniach kryminalnych i tak dalej. Nie wiadomo w czym. Wszędzie odkrywanie treści duchowych, tylko nie w ortodoksji katolickiej po prostu. I w moim przekonaniu to jest po prostu droga donikąd. Powrót do kategorii prawdy i obrona prawdy chrześcijaństwa, to o czym mówił. U tak zwanych Bernardynów, bo to jest zniszczony klasztor Bernardynów, ale tam, gdzie Benedykt XVI przemawiał, o tym, że, o, o tym, że powrót do prawdy to, to, to jest w ogóle rzecz kluczowa. Również przywrócenie, mówienia o prawdzie chrześcijaństwa, że my wyznajemy naszą wiarę nie dlatego, że ją odziedziczyliśmy, nie dlatego, że ma lepsze treści moralne, bo ja akurat w tym tygodniu piszę o tym, że my naprawdę w Takim w, w humanitaryzmie. To my nie przelictujemy często tego świeckiego humanizmu czy różnych ekstremistów utopijnych, bo oni zawsze powiedzą, że coś jeszcze więcej można. Jak my powiemy, że kara śmierci, że dożywocie jest ukrytą formą kary śmierci, no to oni powiedzą, że kara więzienia jest ukrytą formą dożywocia, a że konfiskata dwóch dni w życiu też może jakieś straszne skutki spowodować tego. My naprawdę nie przelictujemy. Nasza etyka właśnie przez to, że jest etyką grecką, w dużym stopniu, że ma podbudowę filozoficzną, jest etyką umiaru i tak dalej, harmonii. Jest w podwójnym znaczeniu umiaru, to znaczy równowagi wartości, ale ona jest również etyką umiaru w tym znaczeniu, że przywiązuje. Ograniczone znaczenie do niedoli doczesnej, dlatego że mamy horyzont wieczny i szczęście spodziewamy się poza tym horyzontem i tak dalej. Więc mówię, w tym nie przelictujemy. Natomiast tylko powrót do kategorii prawdy i tylko powrót do afirmatywny stosunek do całej historii Kościoła, przywrócenie jego diachronicznej jedności, o co, co Benedek XVI bez przerwy apelował, że my musimy odbudować jedność Kościoła w czasie i tak dalej pokazuje sens, dla którego jesteśmy katolikami, dla którego możemy wychować kolejne pokolenia naszych dzieci, wnuków bardziej i tego w przekonaniu, że warto być katolikiem w tym świecie. W tym świecie, kiedy mówię, kiedy mogą powstawać różne takie antropolatrie, y, które w no przelicytują o pięć pięter nas, y, y, przekroczą chrześcijaństwa. I kluczowe znaczenie w tej diachronicznej jedności Kościoła ma sztuka chrześcijańska, tylko ja bym tutaj nas... Y, Uważam, że kluczowy problem dzisiaj to jest przeżywanie jej na nowo, bo mamy, mamy do czynienia dzisiaj często z takim, ja bym powiedział, semi ikonoklazmem, który polega na tym, że y, owszem, no, zwykłym ludziom to y, sztuka, y, nawet kościół, przesłania Pana Boga. Yy, I tak dalej, ale jeżeli esteci potrafią w tym odkryć treści duchowe, no to niech mają. Esteci chodzą zwiedzać kościoły, więc wchodzisz na przykład do kościoła gotyckiego i cicho słychać spłyty chorob gregoriańskich, żeby był tak zwany klimat i tak dalej. Idziemy na festiwal muzyczny do kościoła, na festiwal muzyki sakralnej i słuchamy wykonań yy, yy, mszy symfonicznych. Ale one nie są liturgiczne. Ta muzyka, która pisa była pisana dla liturgii, no nie jest wykonywana dla liturgii. Obrazy sakralne podziwiamy w muzeach, a nie służą naszej modlitwie w kościele, biorąc pod uwagę, no, że dzisiaj cała ta struktura życia liturgicznego sprawia, że no nie należy odwr odwracać uwagi od księdza, który do nas mówi yy, i tak dalej, to te obrazy te rzeczywiście mogą jakąś tam przeszkadzać i tak dalej, jeżeli on jest w bocznej nawie, że pójdziemy zwiedzać i coś, no to, to, to możemy się na nim skupić, ale w czasie mszy świętej po co obraz w retablu, jak tylko on odwraca naszą uwagę. Natomiast jeżeli w modlitwie orientowanej, no to właśnie on jest tym tłem wiecznym, który stoi przed, przed nami. Więc Taki głęboki powrót do kultury chrześcijańskiej, która jest ikoną wiary po prostu, jest dla mnie jest koniecznym warunkiem odnowy Kościoła. Ja nie jestem szmęglerystą i uważam, że te biologiczne teorie o tym, że to musi umrzeć, bo człowiek żyje tam dzisiaj już 80 lat, a cywilizacja żyje 800, no to uważam, że to jednak to nie są rzeczy, to nie są rzeczy, przenoszenie kategorii biologicznych na kulturę, która jest jednak kategorią moralno-duchową chociaż no, funkcjonuje w świecie fizycznym, nie jest właściwe, więc nasza cywilizacja oczywiście, że może ocaleć, może się odnowić. Ja jestem przekonany, że tak jak po renesansie może przyjść nowy, nowy renesans katolicki, w pewnym sensie myślę, że nawet tak jak, tak jak no, wiemy, że, 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 że mówimy o tych trzech renesansach, dwóch katolickich w karolińskim, w XII wieku, potem jest ten renesans humanistyczny, który był akatolicki, no ale tym czwartym renesansem był barok, no i teraz, teraz piąty renesans, moim zdaniem jest absolutnie niemożliwy, i tak dalej, pod warunkiem, że wybierzemy prawdę. Pod warunkiem, że wybierzemy prawdę, że będziemy uważali, że katolicyzm nie jest tylko wielką tradycją duchową, która ma, może wnieść swój wkład do przekazu, które religie, tak zwane religie, mogą przekazać światu, wielkie tradycje religijne, tylko jeżeli będziemy wierzyć właśnie w to, że, że ta kategoria, którą wyznajemy naszą wiarę że to, że katolicyzm jest jedyną prawdziwą religią, nie jest kategorią wyższościową, więc mówię, no może używajmy innego języka, ale też ostrożnie, bo w raporcie o stanie wiary kardynał Ratzinger przestrzegał, że jednak manipulacja językiem zawsze jest ryzykowne, bo może sugerować, że chodzi o inne znaczenie właśnie i tak dalej. ale to nie jest kategoria wyższościowa, tylko tak jak w biskup powiedział, to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, to jest inna kategoria ontologiczna, chrześcijaństwo jest czym innym? Niż były, niż, były, niż były religie, bo objawienie jest czym innym niż, niż mity. Jeżeli do tego wrócimy, to jest moim zdaniem, mówię to, to mówię z najgłębszym przekonaniem, że to jest po prostu jedyna droga odnowy kościoła. Jak są ścieżki, które do tej drogi prowadzą, to już jest inna sprawa, ale, ale innej nie ma. Moim zdaniem to. Jeszcze ksiądz biskup, Tak można usłyszeć głosy przede wszystkim w Europie, bo tych głosów nie ma w, na innych kontynentach, że Kościół się kończy. A mnie się bardzo podoba taka wypowiedź no, męczennika i pewnie świętego ojca Aleksandra Mienia, który powiedział, że Kościół jest wciąż w stanie embrionalnym, że on że on dojrzewa w łonie i jeszcze się nie urodził, że, że to, co jest w chrześcijaństwie, wszystko jest przed nami. Żyjemy w czasie, w którym cywilizacje walczące ze sobą jednocześnie wchodzą w rozmaite związki, przenikają się nawzajem i żadna z cywilizacji nie ma obietnicy przetrwania i wieczności. To chyba herbert, my cywilizacje wiemy, że jesteśmy śmiertelne. Natomiast chrześcijaństwo jedyne ma taką obietnicę. Jaki będzie jego kształt w przyszłości, no to, to prawda tego nikt z nas nie wie, ale tak może podsumowując dwa zdania dwóch wielkich papieży, tu już wymienianego parę razy Benedykta, który powiedział, że przyszłość Kościoła decyduje się w kulturze. I drugie zdanie, które nie jest sprzeczne, a wręcz dopełnia się, to to, że przyszłość Kościoła decyduje się w liturgii. No i zdanie świętego Jana Pawła to w nawiązaniu do przedmówcy, kiedy pod koniec już swojego pontyfikatu stary papież został zapytany przez dziennikarza, które zdanie z Biblii uważa za najważniejsze, pomyślał chwilę i powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I to jest taki moment, kiedy mogę oddać teraz mikrofon y, postępu uczestnikom i poprosić o krótkie pytania, bo jeszcze troszkę czasu mamy. Nie dużo, ale mamy. Y, także nie wiem, y, tylko proszę w miarę krótkie pytania albo krótkie komentarze, żeby to się nie przerodziło w jakieś straszliwie długie wykłady. Y, czy są chętni? O. Nie, nie, nie zgłoszę. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę ze stwierdzeń księdza biskupa, że przyszłość kościoła jest w liturgii i przyszłość kościoła jest w kulturze. Ja to odczuwam, mimo że ani nie jestem historykiem sztuki, ani jestem też religioznawcą, ale ja religię sercem pojmuję i rozumiem. I on mi mówi tak. Mówiliśmy tu o spontaniczności sztuki, która się pojawiła w III wieku. Ta spontaniczność występuje również teraz. Jak ja idę na liturgię, to strasznie się denerwuję, jak idę na msze, kiedy mi zaczyna organista śpiewać, kolejny raz Ojcze Nasz, w zupełnie innej tonacji niż poprzednim, na poprzednim spotkaniu i zupełnie inną melodię. Daje do każdych kolejnych śpiewanych fragmentów Liturgii Mszy Świętej. To mnie denerwuje, mimo że jestem muzykiem, nie z wykształcenia, ale jestem muzykiem i świetnie sobie gram na instrumentach i mam dobry słuch, ale to mnie denerwuje, ponieważ nie mogę spokojnie na tej mszy uczestniczyć, bo muszę odpuszczać niektóre fragmenty, bo po prostu nie znam o co mu chodzi w tej muzyce. Często jeszcze fałszuję przy tym. To jest jedna rzecz. Druga, jeżeli chodzi o inwencje w architekturze, dopuszczam wewnętrzne zmiany wewnątrz kościoła, ale zewnętrzna architektura to mnie czasami przeraża. Jako radny spowodowałem na Bemowie zmianę konstrukcji w ogóle architektury kościoła, bo udowodniłem, że to jest no niedopuszczalne, aż taka swawola i ksiądz miejscowy Proboż, apel nawiasem mówiąc, zgodził się z tym i, i zmieniono to. Jeżeli mnie kolega, który mnie zaprasza na ursynów, mówi: Chodź, pomodlimy się, i on mnie prowadzi do budynku, który mi przypomina dom handlowy, no to ja jestem przerażony. Dla mnie to, co tutaj padało. Dla mnie, gotyk i barok to są dopuszczalne i najlepsze formy zewnętrzne architektury, bo wyraziście pokazują kształt kościoła. A nie domu handlowego. Ja nie idę do kościoła po to, żeby coś kupić, tylko żeby się pomodlić. No więc chciałem powiedzieć, że ta swoboda czasami jest fawolą wręcz, i proszę zwrócić uwagę: czasami przez sznurówkę, mając nawet buty za tysiąc złotych, można się przewrócić ze krzywdę zrobić. Więc za mało zwracamy uwagę na szczegóły, które dla nas są nieistotne, bo my mamy wizję wielką, a nie zwracamy na te rzeczy, które nam przeszkadzają w życiu, bo pędzimy ze swoimi pomysłami, a Kościół powinien być w miejscach niektórych bardzo konserwatywny. Bardzo. Właśnie jeżeli chodzi. Mnie też sztuka rozprasza. Jak wchodzę pierwszy raz do kościoła, którym nie byłem, to w trakcie modlitwy oglądam się jego i, i, i patrzę na obrazy, na, 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 na zdobnictwo, na, na tą architekturę bogatą. Zbyt bogata architektura rozprasza mnie. Ale jak chodzę do tego samego kościoła, bo chodzę, to po jakimś czasie przyswajam sobie te obrazy, przyswajam sobie rzeźby i to mnie już nie przeszkadza, ja już się modlę. Dziękuję bardzo od razu, jeśli jest, jeśli jest jakiś następny głos, albo komentarze, albo pytania. Proszę bardzo. Proszę państwa, proszę. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał się odnieść najpierw do zupełnie marginalnego zdania, które, czy dwóch zdań, które padły z ust autora, żeby przejść do pytania dotyczącego sztuki. Otóż tak, en passant zupełnie, autor odniósł się w pewnym momencie do sytuacji w Europie, do muzułmanów. Tam padły takie słowa o tej gimnastyce. Ja bym zauważył, że my też się gimnastykujemy w kościele. Co prawda, niektórzy lubią tylko stać, a inni tylko siedzieć, ale są jeszcze tacy, co klękają. I to w różnych momentach. W związku z tym z tą gimnastyką to byłbym ostrożny, bo i nas też jako gimnastyków można potraktować. Ale też pan zauważył bardzo słusznie, że właśnie to robi wrażenie, nie patrząc na okoliczności, oddajemy, czy muzułmanie oddają chwałę Bogu. E, tutaj też było troszeczkę sprzeczności, bo to najpierw był ich Bóg, a potem było pytanie, czy lepiej, żeby Europa Bogu jednak oddawała e, w przyszłości e, e, cześć, czy nie. W związku z tym... Pytanie, tylko pytanie. Dobrze, ale pokazuje na pewno sprzeczność w pytaniu też, która była. Natomiast to jest tylko um, oczywiście preludium takie do, do tego pytania. No bo już też nie będę mówił o tych białych, no bo i Arabowie tam się pojawili, islam, e, no to są inne kategorie, bo mamy e, Arabów chrześcijan. I Europejczyków, muzułmanów, i to jest bardzo. A poza tym wszystkim Arabowie są biali. To tak już dla porządku. Natomiast teraz chciałem przejść do zagadnienia sztuki. Otóż, właśnie, islam przechodził podobną dyskusję, jeśli chodzi o sztukę. Przecież on się zrealizował w tych, jak mówimy, arabeskach, no bo przecież tam jest kategoryczny, zupełny zakaz obrazu, prawda? Który w pewnych formach radykalnych kończy się wysadzaniem rzeźb, niszczeniem, prawda, e, sztuki, właśnie, prawda? W innych, tak jak dzisiaj w Turcji, tu, o tym też mówiliśmy, takim zakryciem, prawda? No, jeszcze w dodatku wizerunku. Chrystusa, ja jeszcze miałem okazję zobaczyć, haja Sofia, jak należy, że tak powiem. Ale teraz pytanie. Islam przynajmniej w swojej formie, na przykład zachodniego islamu, ale też i wschodniego. One są inne architektonicznie, zastykł. Jeśli Państwo pojedziecie do maroka, będziecie oglądać meczet, to nie wiecie, z którego wieku jest ten meczet. Czy on ma 100 lat, czy 200, czy 1000? Meczet tak, Karawin stoi najstarszy uniwersytet, prawda, jak wiemy, ale ile on ma lat, to trzeba wiedzieć. Teraz jest pytanie. Islam w swoich rozwiązaniach jest bardzo czasami radykalny. Na przykład dyskusje teologiczne na temat zawartości Koranu zostały przecięte w ten sposób, że pewna wersja została ustalona, a reszta została spalona, żeby nie było dyskusji. Dyskusja co do architektury i sztuki została zawarta w pewnym wzorcu, który się powtarza. I teraz pytanie do autora. Czy to nie jest czasem tak, że ten sukces wizualny, który widzimy islamu w Europie, no oczywiście, versus odstępstwo agnostycyzmu, czy wręcz ateist, czy indyferencja religijna, a tutaj mamy kogoś, kto Aktywnie wierzy, prawda, i przyciąga. Czy ten sukces relatywny islamu, który ma miejsce w Europie, nie wiąże się czasem z tym, że islam w swojej sztuce przyjął określony kanon i się go trzyma? Że to jest taki śpiew gregoriański zamknięty w formie artystycznej, jednej, zadekretowanej, przyjętej. Przyjętej. Ja od razu powiem, mnie to bardzo nie odpowiada, bo gdzieś tam w mam duszę artystyczną i, 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 i trochę indywidualizmu. Ale co ja myślę, to nieważne. Chciałbym się dowiedzieć, co autor wielce szanowny na ten temat myśli. Proszę Pana, więc oczywiście na takie fundamentalne pytania o to. Skąd się wzięła sztuka? Dlaczego, dlaczego zachodnie chrześcijaństwo, sztuka łacińska ma nieprawdopodobne bogactwo? Dlaczego sztuka bizantyjska, prawosławna, za, moim zdaniem jednak w znacznym stopniu zakrzepła na poziomie średniowiecza i, 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 i tak czy owak, no nie wiem, czy można powiedzieć, że nie chce się rozwijać, prawda, ale, ale nie rozwija się. No, nie ma tego bogactwa sztuki y, Europy Łacińskiej, no bez dwóch zdań. No, wystarczy wejść do każdego muzeum na świecie. No, ile można oglądać muzeów ze sztuką muzu, y, muzułmańską? W ogóle nie wiem tak pewnie gdzieś tam są, ale, a, ale, ale w nieskończoność jakieś dywaniki z wzorkami bardzo piękne, tylko jeden dywanik, drugi i trzeci pięćdziesiąty, taki sam. To samo zresztą. W znacznym stopniu i to trzeba badać, i trzeba podziwiać piękno, tak samo jak sztuki prawosławnej. No, ale, ale, ale no, trudno zaprzeczyć, że ten rozwój wygląda zupełnie inaczej, że to bogactwo sztuki europejskiej, łacińskiej, to jest jedyne na świecie. Jedyne, dlatego że zwykle wydaje mi się, że sztuka dochodziła do momentu, w którym spełniała rolę, którą jej przeznaczono, i nie było powodu, żeby ona szła dalej, prawda? Natomiast jak chodzi, żeby się dalej rozwijała, natomiast jak chodzi o chrześcijan, o zachodnią Europę, znaczy łacińską Europę, to wie Pan, tu jest nieprawdopodobny Instynkt poszukiwania czegoś nowego, prawda? Nie ma sytuacji, w której by się powiedziało, to narzędzie jest dobre i, i koniec. Nie. Każde narzędzie pracy można udoskonalić, każdą wiedzę można poszerzyć i każdą sprawność można usprawnić. I dlatego, moim zdaniem, Europa Łacińska zaczęła odnosić te niewiarygodne sukcesy, szczególnie powiedzmy od XI, XII, XIII wieku, od czasu budowy katedr, prawda, gdzie zastosowano taczkę, którą wcześniej nie znano, wcześniej trochę zastosowano y, strzemiona, uzdy i homonta dla koni i można było transportować ciężkie towary na, na duże odległości. To wszystko stało się w Europie. Dlaczego? I odpowiem, bo, bo, bo po prostu stało się, około roku tysiącznego Europa przeżyła nieprawdopodobną rewolucję pod każdym względem i pod względem technicznym, organizacyjnym, komunikacyjnym i politycznym, bo do, do, w między X i XI wiek do Europy łacińskie do, 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 dołączyła cała Europa Środkowo-Wschodnia, Węgry, Polska i tak dalej, prawda? Potem Europa Północna, Norwegia, Szwecja, Islandia, Finlandia, to wszystko też w tym czasie. Dlaczego około roku tysiącznego nastąpiła rewolucja, nie potrafi odpowiedzieć. I myślę, że nikt nie potrafi odpowiedzieć, a jeżeli ktoś potrafi, niech spróbuje są sztuki może być trudne. Ja. Proszę ja bardzo, rozumiem, że jeszcze pytanie czy komentarz? Znaczy ja tu chciałem nawiązać do tego, z czym się w dużym stopniu zgadzam, ale nie do końca, że tylko kultura chrześcijańska się rozwija w sensie sztuki, bo mówimy o sztuce, a inne, a inne gdzieś tam pozostały. A. a inne są obdarzone jakoś stagnacją. Ponieważ tutaj był wywołany temat, to też sztuka oczywiście architektury, to chciałbym powiedzieć coś, co nie do końca będzie może tutaj popularne, że idąc z tym, co Pan powiedział przed chwilką, że co jak co, ale to, co pcha architekturę najbardziej się rozwija. No bo przecież architektura to nie jest tylko piękność, to nie jest tylko obraz, to jest konstrukcja, to jest funkcja. To, czego nie mają obrazy, rzeźby, bo jak zawsze mówię, to obraz można, jak się nie, nie mówię, że tu są takie dzieła, ale można zawsze za szafę, a architekturę można zburzyć, bo jej, bo jej się nie schowa, a, a czasem drzewa się, się sadzi. I uważam, że to, że rozwój budownictwa sakralnego idzie do przodu, nie zawsze może, Zgodnie z oczekiwaniami i może nie, nie wszystkie będą wielkimi dziełami, jak, jak kościoły barokowe, renesansowe dzisiaj, to nie znaczy, że to jest złe. I dam taki przykład. Nie wiem, czy tu wszyscy znają historię konkursu na świątynię Opatrzności. Były, był wybrany projekt przez kardynała Glempa, który był zupełnie inny. Kolegi Budzyńskiego, no zupełnie był inny. Nie będę go tu opisywał, ale to, co ekscelencja yy, yy, biskup by powiedział, no zupełnie nienawiązujący do kanonu yy, Kościoła. Tylko wtedy się zastanawiałem, czy dla yy, Kościoła, dla chrześcijan, katolików polskich, yy, warszawskich nie byłoby ciekawe, żeby powstała taka świątynia. Która byłaby przy, i, na mapie y, 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 zabytków i zwiedzania y, bardzo poważnym y, punktem, bo by się zwiedzało y, Pałac Wilanowi, zwiedzałoby się y, Świątynię Opatrzności. I oczywiście, z, 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 zwiedzanie Kościoła to nie jest, y, y, to nie jest misja. To nie są misje, to nie jest krzewienie y, y, religii katolickiej, ale też pewien element ściągania, prawda? No, dawniej kościoły się budowało wspaniałe, po to, żeby ściągać ludzi. Y, I y, y, uważam, że tu jest też y, y, rzecz do zrobienia, żeby te kościoły były y, od dzisiejsze, z dzisiejszych materiałów budowane. I taka mała y, y, Polemika z tym, co ksiądz biskup był łaskawy powiedzieć o architekturze sakralnej końca perelu. Zgoda. Chociaż ileś przykładów podam wspaniałych, ciekawych, które przejdą do historii architektury, jak chociażby kościół w Nowej Hucie. Tylko trzeba pamiętać, że kościoły te nie miały takich sponsorów, czy fundatorów jak kiedyś, jak w renesansie, jak w baroku, i, I to z tego wynikało. To był problem materiałowy i każdy inny. Także nie chcę bronić kolegów, którzy wtedy projektowali, tylko chciałem powiedzieć, że trzeba mieć troszeczkę pokory do tych czasów periolowskich, które były w każdym względzie nieudane. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są? Może z sali? Nie ma. Może tu? Nie ma. No dobrze, no to w takim wypadku, skoro nie ma, to chciałem wszystkim serdecznie podziękować autorowi, panelistom i Państwu za aktywność i uznać za spotka spotkanie za udane. Mam nadzieję, że autor się do tego przychyla. O. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze raz.